Witam wszystkich bardzo serdecznie. 14 października, jak co roku, obchodzimy święto Dzień Edukacji Narodowej. Jeszcze pamiętamy do dzisiaj zeszłoroczny Dzień Edukacji Narodowej, gdzie obchodziliśmy przy okazji 30-lecia naszej szkoły. Dzisiejsze obchody są troszeczkę skromniejsze z racji tego, że mamy pandemię, jest nas troszkę mniej. Witam bardzo serdecznie nauczycieli, witam przedstawicieli klas, witam wszystkich zgromadzonych na Dniu Edukacji Narodowej 2020. Kochani, tutaj tak jest napisane, dziękujemy. Dzień Edukacji Narodowej to jest dzień podziękowania. Jest to podziękowanie za trud, za codzienną pracę, za to, co się na co dzień dzieje. Chciałbym Wam przypomnieć o tym, że Dzień Edukacji dotyczy wszystkich pracowników oświaty, zarówno nauczycieli, pracowników obsługi, administracji, pań kucharek, pań z obsługi, także jest to święto, które dotyczy wszystkich ludzi, którzy są związani z oświatą, z edukacją. Dotyczy również Waszych rodziców, bo Wasi rodzice też są Waszymi nauczycielami. Chciałbym woli informacyjnej powiedzieć, że w naszej szkole, w tygodniu szkolnym 2020-2021 pracuje 68 nauczycieli i 22 pracowników obsługi, czyli 90 osób w dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodzi swoje święto. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze, żebyśmy z radością każdego dnia mieli okazję pracować z Wami i iść do przodu ku lepszym czasom. Chciałbym korzystając z okazji złożyć życzenia, odczytać życzenia Rady Rodziców z racji. Mam tutaj akurat na naszej stronie są umieszczone, pozwolę sobie odczytać. Zawsze z nami w tym momencie jest przedstawiciel Rady Rodziców. Dzisiaj Rady Rodziców nie ma z nami, ale są z nami swoim duchem i życzeniami. Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu życzymy takich marzeń, które się urzeczywistnią, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów, a także wiele radości i powodzenia w życiu osobistym. Rada Rodziców i Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu. Dziękujemy za to życzenie.